80% respondentów deklaruje, że zostaje po godzinach w pracy. 20% z nich mówi, że robi to często, natomiast co dziesiąta osoba dość regularnie. Jak możemy to wytłumaczyć? Tutaj trochę przewrotnie sięgnę do ostatniego pytania, które pojawiło się w naszej ankiecie, które brzmi, czy lubisz swoją pracę? I tutaj aż 75% przyznaje, że swoją pracę lubi. W związku z tym, od czego to zależy? Dlaczego my w takim razie mimo wszystko jesteśmy zadowoleni z pracy, a tak wiele czasu poświęcamy na pracę po godzinach? Patrząc na szczegółowe wyniki, można by powiedzieć, że trochę leży to w gestii samych pracowników. Pracownicy mówią przede wszystkim, że lubią pracować, czyli domyślam się, że jeśli robimy coś z pasją, z zaangażowaniem, to nie zawsze będziemy trzymać się sztywno tych 8 standardowych godzin pracy. Dodatkowo pracownicy przyznają też, że są profesjonalistami. To jest bardzo ciekawe, dlatego że można sobie wyobrazić, że jeśli ktoś jest bardzo szczegółowy, bardzo detaliczny i bardzo odpowiedzialny, to też będzie wolał zostać trochę dłużej w pracy, niż faktycznie zostawić coś niedokończonego. No i dla 30% Polaków jest to też dodatkowe źródło zarobków, które przeznaczam potem albo na jakieś dodatkowe wydatki, albo na oszczędności. Myślę, że z tym zjawiskiem można by powiązać trzy takie dość ostatnio częste sytuacje. Po pierwsze, duża część pracowników ma teraz możliwość w samodzielny sposób kreowania swojej agendy zadań i zarządzania swoim czasem pracy. W związku z tym może się wydarzyć taka sytuacja, że zdecydujemy, że część rzeczy po prostu będziemy robili poza tymi standardowymi godzinami pracy. Drugą rzeczą jest takie trochę zacieranie się tego work-life balance, czyli możemy robić pewne rzeczy po godzinach i jesteśmy na to gotowi, ale też mamy takie przyzwolenie na to, żeby w trakcie pracy zająć się czasem takimi rzeczami, które nie do końca do naszego zakresu obowiązków należą. No i ostatnia rzecz, to jest to, że my tak naprawdę w niewielkim stopniu mamy możliwość pracowania w taki bardzo regularny sposób, tak? Jednak pracujemy dużo sezonowo, pracujemy też przy projektach, przy jakichś deadline'ach, więc będą zdarzały się takie trochę piki, gdzie będziemy pracowali po godzinach, natomiast ważne jest potem, żeby też mieć możliwość na taką regenerację, tak? No i na co tutaj należy zwrócić uwagę, bo to, o czym ja powiedziałam, to nie są rzeczy jakieś bardzo nietypowe, natomiast to, co wyszło z badania, to, że prawie 40% respondentów mówi, że zajmuje się pracą również w czasie urlopu. I muszę powiedzieć, że to jest niepokojące, łącząc tą odpowiedź z faktem, że ponad 50% powiedziało, że też całego urlopu w zeszłym roku nie wykorzystało.